Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Patrycja Kulwińska, słyszałem, że w życiowej formie przed tym turniejem Mistrzostw Świata. Druga taka wielka impreza, jeśli chodzi o Czempionat Globu, dla ciebie trzecia z rzędu. Czujesz się chyba pewnie przed takim turniejem i stres cię nie zżera? Znaczy, to nie jest tak, że przyjeżdżając tutaj jest się pewnym tego, że będzie idealnie. My na pewno musimy w to wierzyć. Ja wierzę, że spełnię oczekiwania trenera i stanę na wysokości zadania, ponieważ jeżeli chodzi o te duże imprezy, no to na pewno jestem zawodniczką, która na ostatnich tych imprezach występowała, więc jakieś tam doświadczenie mam, czegoś się tam ode mnie wymaga. Młodsze dziewczyny pytają ciebie o jakieś rady, bo mamy tutaj kilka debiutantek, no nawet może nie najmłodszą Hanie Sondaj, ale dla której to jest absolutnie pierwszy turniej w seniorskiej karierze. Chyba jeszcze takim autorytetem nie jestem, żeby mnie pytać o to, jak się powinno grać na turnieju tej rangi. Także no, szczerze mówiąc, nie było jeszcze takich pytań. Może gdzieś tam Karolina Kudłacz ktoś podpytuje, czy Kinia Byzdrę, która już była na Mistrzostwach Świata kilka razy, także... Na pewno one są bardziej odpowiednimi osobami, do których należy się zwracać z takimi problemami. Jasne, jutro raczej taki mecz, gdzie sporo możesz mieć tego biegania, bo jako taka bardziej mobilna, obrotowa przy tej obronie Kubanek, wydaje się, że to i ty wyjdziesz w pierwszym składzie w ataku i trochę tych minut jutro wyrobisz. Myślę, że to będzie taki mecz na przetarcie, gdzie naprawdę będzie trzeba swoje wybiegać, bo tutaj nikt nie przyjechał się bawić. Mimo, że dwa lata temu była taka drużyna, była to Argentyna, która ewidentnie przyjechała się bawić na Mistrzostwa Świata, no to wydaje mi się, że w tej sytuacji już czegoś takiego nie będzie i na pewno będzie trzeba oddać serducho na boisku, żeby zwyciężyć. Dziękuję bardzo. Patrycja Kulwińska dla handball.pl.